Na mapie Zaolzie zaproponuję zrobić teraz taki duży skok z Lutynii Dolnej do Boconowic. Boconowice są niezwykle aktywne, jeśli chodzi o organizowanie imprez nie tylko kibicowskich, nazwijmy to tak, bo z poprzednich lat znamy inicjatywę miejscowego koła PZK w Boconowicach, jaką był klub, czy jest klub Kibica. W tym roku miejscowe koło w Boconowicach zostało nominowane za piknik rodzinny. Piknik rodzinny z okazji święta Konstytucji 3 maja. No i co oni tam, Tomku, takiego wymyślili? To znaczy, zanim powiem, co oni wymyślili, to bardzo mi się ta inicjatywa podoba, bo historia generalnie jest takim przedmiotem w szkole chyba nie do końca lubianym, którą po prostu trzeba wykuć i po prostu albo inaczej mówiąc, odfajfkować. Mi się historia, imprezy historyczne kojarzą z kampanią wojska reprezentacyjną, z jakąś wielką pompą. Natomiast działacze w Boconowicach pokazali, że historii uczyć można i w teorii, i w praktyce poprzez organizację bardzo fajnych imprez na luzie, z takimi oczywiście akcentami patriotycznymi, jak na przykład podczas tego pikniku w Boconowicach można było zobaczyć reprint wydania Konstytucji 3 maja. I to jest właśnie fajne, że ta nauka historii poprzez zabawę chyba powinna przynosić efekty, a nie tylko sztampa, jakaś wielka pompa. Jeśli chodzi o wysokie C i imprezy, to zostańmy jednak, czy zarezerwujmy jednak to wysokie C dla chórów, niekoniecznie zawsze, jeśli chodzi o historię. I to jest ten dobry przykład, tak jak mówisz.